zaistniała tego rodzaju historia, że kiedy ja już byłem w tym komitecie centralnym i byłem na jednym z zebrań, tutaj rozpoczęły się strajki, strajk sierpniowy. I ja byłem w Warszawie i wróciłem w drugim dniu strajku. Tak? Drugi dzień strajku. No i jestem w tym w gabinecie, jestem w teatrze i przychodzą do mnie koledzy, którzy tam już byli. Już wiersze mówili, prozę mówili. W każdym bądź razie, słuchaj Stasiu, tam cię stoczniowcy o ciebie pytają. Ja mówię, no kupę, że ludzi tam znam rzeczywiście. Także mówię, ja co, o co się pytają? No czy ty się boisz jako ten członek KC przyjść teraz do nich, kiedy oni są w potrzebie i chcieliby cię zobaczyć, żebyś coś powiedział, no, żebyś był z nimi po prostu. Jak się boisz, to powiedz, to my powiemy to. Co? Gdzie? Jaki się boi? Oczywiście, że będę jutro, tak? Co mam przygotować? No i akurat tak było, że nie miałem z kim zostawić małego Jureczka, mojego syna. Zabrałem go ze sobą tam. A ten. No i cały czas przy mnie był. Ja wszedłem w tę atmosferę, oczy otworzyłem, słyszę to wszystko, co tam się dzieje. Ja zacząłem się wzruszać. I to tak niesamowicie, że są te zdjęcia zrobione, że ja po prostu żywnymi łzami płakałem, jak żeśmy zaczęli śpiewać tam. Ja mówiłem pana Tadeusza, przyjęto wówczas to niesamowicie, dlatego że to jest u nas ta księga pana Tadeusza, kochajmy się, końcówka jest taka, że wiwat lud, wiwat wojsko, wiwat wszystkie stany, tysiącem zdrowia głosy brzmiały na przemianę. Tam jeszcze niech żyje lud. Bo to właściwie to było tak, że zaledwie usłyszeli nowinę poddani. Skoczyli do panicza, do nóg padli pani. Zdrowie państwu naszemu! Ze łzami krzyknęli. Tadeusz krzyknął. Zdrowie współobywateli, wolnych, równych Polaków. Wnoszę ludu zdrowie, rzekł Dąbrowski. A lud krzyknął, niech żyją wodzowie. I wiwat lud, wiwat wojsko. Takie to było wzruszające, były takie olbrzymie brawa. I jak kiedyśmy zaśpiewali, zacząłem płakać. No a potem było, prawda, V,